Dzień dobry. Przy mikrofonie Agata Kasprolewicz zapraszam na raport o książkach. Drugie Chiny, a może Wolne Chiny? Czy o tym właśnie myślimy, kiedy mamy Tajwan na końcu języka? Dlaczego tak trudno przychodzi nam myślenie o Tajwanie bez nawiązania do chińskiego Wielkiego Brata? Może dlatego, że czytamy za mało tajwańskiej literatury? Dlatego w tym odcinku raportu o książkach opowiemy o Tajwanie widzianym oczami współczesnych tajwańskich pisarek i pisarzy. A to krajobraz, który nieustannie się zmienia na naszych oczach wielobarwny, zróżnicowany i zaskakujący. Tak jak tajwańska tożsamość, której najlepszą metaforą jest być może wieloskładnikowe danie, które nigdy nie smakuje tak samo. Zapraszam na rozmowę z profesorem Maciejem Gacą o tajwańskiej tożsamości i literaturze. Raport o stanie świata, raport o książkach, raport na dziś, sezon nieogórkowy. Każda raportowa odsłona, format i cykl to nasze wspólne dzieło. Dziękujemy. Jeśli ktoś z Państwa chciałby dołączyć do grona naszych patronów, najłatwiej zrobić to za pośrednictwem portalu patronite.pl, gdzie znajduje się profil Dariusza Rosiaka. Można też pisać bezpośrednio na nasz adres raportrosiaka@gmail.com. gmail.com. Zapraszam też na fanpage raportu o książkach na Facebooku. Jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Program realizuje Chris Wawrzak. Zaczynamy! Studio ze mną profesor Maciej Gaca z Katedry Kulturoznawstwa Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także wieloletni dyplomata w Chinach i na Tajwanie. Dzień dobry. Dzień dobry. Obiecywaliśmy państwu ponowne spotkanie z profesorem Maciejem Gacą kilka tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy o problemie trzech ciał, tym Wielkim bestsellerze literatury chińskiej, i obiecywaliśmy, że powrócimy z literaturą tajwańską. I tak właśnie robimy. Tajwan na końcu języka. Taki tytuł nosi Zbiór współczesnych opowiadań tajwańskich, zbiór, który redagowałeś. Zaczęłabym od tytułu, bo ten tytuł skrywa pewnie niejedno skojarzenie. No, z jednej strony to najbardziej wprost, to smakowe i rzeczywiście. Smaki, kuchnia, kultura jedzenia to jest jeden pewnie z ważniejszych motywów porządkujących wybór tych opowiadań, ale jest też skojarzenie drugie, a nawet nie skojarzenie, tylko wprost związek frazeologiczny mieć coś na języku, czyli taka sytuacja, kiedy nie możemy sobie przypomnieć jakiegoś słowa, ale mamy poczucie, że je znamy. I od tego właśnie chciałam zacząć. Bo mam takie poczucie, że tak jest y, trochę z Tajwanem, że my mamy poczucie, że wiemy, co to jest za miejsce, ale y, y, z trudnością już odszukujemy słowa, którymi moglibyśmy opisać, czym jest Tajwan. Mówimy, drugie Chiny, coś takiego jak Hongkong, wolne Chiny. Niby wiemy, ale nie bardzo wiemy tak naprawdę, co wiemy. To jest bardzo dobry klucz do, do tego, dlaczego taki tytuł nadaliśmy. Tworząc tytuł tego domu, tej antologii opowiadań współczesnych, w zasadzie taki najdłuższy nasz spór dotyczył tytułu, mm -hmm. a niekoniecznie wyboru samych opowiadań. W zasadzie spór dotyczył tego, żeby jak najlepiej wyrazić to, że stawiamy znak zapytania, robimy pauzę i się zastanawiamy, jak ten Taiwan najlepiej opisać. I bardzo fajnie to też we wstępie Yu Yuan Shen ujął, który był dużą siłą napędową tego projektu. Mówiąc, że na końcu języka to jest dokładnie sytuacja, kiedy brakuje słów, aby w pełni wyrazić nasze myśli, i on idealnie pasuje do Tajwanu, bo z jednej strony pozycja na arenie międzynarodowej jest skomplikowana i trudna do opisania w zwięzłych słowach, i dlatego podejmujemy często próbę przedstawienia za pomocą Innych środków wyrazu, i w tym wypadku literatury, tej skomplikowanej, niejednoznacznej relacji między Tajwanem a Chinami, Tajwanem nazywanym formalnie Republiką Chińską, a Chińską Republiką Ludową. I to jest ta pierwsza wykładnia tytułu, czyli Pragniemy ukazać jakby historyczną, etniczną i tożsamościową płynność i różnorodność tego Tajwanu. I być może rzeczywiście po lekturze opowiadań, także polski czytelnik odkryje, że wyjątkowość Tajwanu nie da się opisać w kilku prostych słowach. Mówisz różnorodność, i to pewnie jest takie słowo klucz, żeby rozszerzyć definicję Tajwanu taką definicję naszą to, co przychodzi nam do głowy, kiedy słyszymy Tajwan. Dlaczego różnorodność jest ważna? No bo Tajwan najczęściej, a właściwie prawie zawsze pojawia się w towarzystwie Chin i my pewnie też definiujemy Tajwan przez jego związek z Chinami. Zresztą też te frazy, które padły wcześniej, że Tajwan to, to drugie Chiny, wolne Chiny i rzeczywiście ten związek z tym wielkim chińskim bratem jest, jest pewnie jakiś taki kluczowy. Dla naszego współczesnego wyobrażenia Tajwanu, ale przecież Chiny, ta dominacja chińska nad Tajwanem, to jest jedynie jakiś niewielki, właściwy wycinek doświadczenia tajwańskiego, jeżeli weźmiemy pod uwagę cały ogromny rozdział przedkolonialny, potem, jeżeli spojrzymy na ten również ogromny i bogaty rozdział kolonialny, i tutaj jedna data ważna, 1624 rok, kiedy na Tajwan przebywają Holendrzy i zaczyna się właśnie ta historia kolonialna, ale zanim dochodzą do głosu Chińczycy, to są, no właśnie, Holendrzy, Hiszpanie, Imperium Mandżurskie, Japończycy. No i tak naprawdę dopiero po II wojnie światowej w 1945 roku do Tajwanu wchodzą chińscy nacjonaliści. I o to chciałam cię zapytać, co z tych skomplikowanych, kolonialnych dziejów zostało w tajwańskiej pamięci, świadomości czy też może kulturowej podświadomości? To jest rzecz bardzo złożona. Rzeczywiście bardzo się cieszę, że przywołałaś to pojęcie kolonializmu, dlatego że ten okres kolonialny tutaj można jakby wydzielić na trzy etapy i ten ostatni obejmuje tę obecność Ostatni, czyli w ostatnim trzecim etapie mamy ten czas postkolonialny, natomiast w tym drugim kolonialnym mamy sześć poszczególnych rządów rozłożonych na okres blisko 400 lat. I tym ostatnim rzeczywiście jest czas po 45 roku czy po 47, niektórzy mówią po 49, czyli pełnia realizacji władzy silnej ręki, z sprowadzonym stanem wojennym, zrugowaniem kultury tajwańskiej przez rządy narodowców z kontynentu. W przełożeniu jakby na literaturę ważne jest to, że jakby w latach 90. XX wieku zaraz jeszcze wrócę do trochę wcześniejszego czasu, ale Tajwan odzyskuje własną przeszłość. Następuje coś, co możemy nadawać postkolonializmem i odbudowywaniem pamięci historycznej. I rzeczywiście ostatnia dekada XX wieku to jest odbudowywanie tej tożsamości i to jest potężne narzędzie krytyczne, pozwalające rozważać o tożsamości narodowej, odbudowywanie pamięci, świadomości lokalnej, krytyce czy krytyka kolonializmu w literaturze. Co ciekawe, i tu wracam trochę do Twojego pierwszego pytania. Oto pojawił się ten wątek: Wolne Chiny, inne Chiny, i tak dalej. Jestem bardzo odległy i krytyczny wobec tego rodzaju nazw, bo to jest takie trochę zatrzymanie w historii, bez właśnie wejrzenia w to, co się rzeczywiście w tej dynamice ostatnich trzech dekad na Tajwanie dzieje. Powiem tak, w 1997 roku. Prywatna uczelnia dawna, jedna z najstarszych na Tajwanie, ale Aletea University, utworzył pierwszy w kraju Wydział Literatury Tajwańskiej, a dopiero w 1998 roku Zgromadzenie Wykonawcze Republiki Chińskiej zdecydowało o utworzeniu Narodowego Muzeum Literatury Tajwańskiej. I te wydarzenia są dowodem na transformację literatury tajwańskiej jakby z podgatunku literatury chińskiej na niezależną literaturę Tajwanu. I tożsamość staje się tutaj centralnym motywem tajwańskiej literatury postkolonialnej. Czyli wraz z kolejnymi rządami kolonialnymi, ta literatura tajwańska poszukiwała odpowiedzi na pytania, jak Tajwańczycy mogą odnaleźć swoje własne miejsce w systemie kolonialnym, oraz jak powinni samookreślić określić siebie po odejściu kolonizatorów. Jakby poluzowanie autorytetu państwa po zakończeniu stanu wojnego w 1987 roku. Pozwoliło literaturze bezpośrednio jakby poruszać trudne kwestie tajwańskiej tożsamości i na nowo konstruować jakby tajwańską świadomość. I to jest to bardzo ważne, co się zadziało. Natomiast ten okres wcześniejszy, historyczny, zwłaszcza okupacji japońskiej, i potem niezwykle destrukcyjny de facto czas Guamindangu. Może warto tutaj powiedzieć, że w 1945 roku, po 50 latach okupacji, Japończycy opuszczają wyspę. Ale w kontekście literackim, w kontekście twórczości, to opuszczenie pozostawia wielu Tajwańczyków, którzy byli już kształceni w używaniu języka japońskiego. I wielu twórców tworzyło po japońsku, tajwańskich twórców. Z drugiej strony, Japończycy, kiedy przybyli po 1895 roku, pozwolili dalej rozwijać się w klasycznej literaturze chińskiej, zwłaszcza poezji. Z trzeciej zaś strony w latach 20-30 rozkwitała też literatura tajwańska tworzona w języku tajwańskim. I tutaj y, ważna rzecz, to skomplikowanie Tajwanu polega na wielości języków oraz wielości form wyrażania. To, co przed chwilą y, powiedziałem, y, tworzono literaturę tajwańską jeszcze przed II wojną światową, w czasach okupacji japońskiej w zasadzie. W trzech odrębnych stylach i językach. I teraz co się zadziewa w 1945 roku? Okupacja się kończy, zaczyna napaść ludność z kontynentu, żołnierze, następnie cała administracja między 1947 a 1949 rokiem, jakby daje bardzo silny sygnał, w jaką stronę to wszystko będzie zmierzać. I dochodzi do czegoś, co opisujemy podwójnym wykluczeniem. To podwójne wykluczenie polega na tym, że po tak zwanym incydencie 28 lutego 1947 roku, czyli fali protestów Tajwańczyków przeciwko agresywnym zachowaniom żołdaków Gwomindangu dochodzi do masowych protestów, a następnie masowych aresztowań. Dwa lata później, w kwietniu, 6 kwietnia, protesty studenckie ostatecznie kończą się masowymi aresztowaniami, wprowadzeniem stanu wojennego, który trwa na Tajwanie do roku 1987 i w latach 50. i 60. to podwójne wykluczenie polega na tym, że zabroniono tworzyć w języku japońskim, zabroniono też tworzyć w językach tajwańskich. Twórcy w zasadzie musieli porzucić swoje rzemiosło. Z drugiej strony wprowadzono odgórnie, politycznie, nakaz tworzenia literatury propagandowej, literatury antykomunistycznej, co z kolei spowodowało, że ci twórcy, którzy z Chin przybyli. To dwa miliony osób były, w zasadzie nie mogli sięgać do tego, na czym opierała się cała rewolucja językowa w Chinach kontynentalnych po 1919 roku, a więc do różnego rodzaju ruchów lewicowych. Więc to podwójne wykluczenie zamroziło tę literaturę na półtorej, w zasadzie dwie dekady. Ty mówisz o wykluczeniu. Mi przychodzi do głowy słowo mocniejsze być może: osierocenie, takie osierącenie językowe całego pokolenia twórców literackich. Tak, to był niezwykle bolesna karta historii. Pisarze bez języka. Pisarze bez języka, bądź znakarzem tworzenia tylko i wyłącznie propagandowej literatury nastawionej na antykomunizm, na działanie przeciwko wpływom radzieckim, chińskim w rozumieniu Chińskiej Republiki Ludowej. I tu pewną niszę w latach 60. znalazła literatura, coś, co moglibyśmy nazwać zaczątkiem literatury feministycznej ponieważ pojawiła się twórczość oczywiście, przepraszam za wyraz oczywiście, ale nieszanowana jako tak zwana twórczość popularna. W czasopismach tworzona przez kobiety, które odwoływały się do takich trosk codzienności, czyli taki nawrót nastąpił, jakby to powoli pozwalano poza nurtem propagandowym wrzucać. Ale w literaturze popularnej, a więc czasopisma, krótkie opowiadania, niemniej to uruchomiło cały szereg takiego fajnego fermentu intelektualnego wśród kobiet tajwańskich. No, i on jakby z całą mocą wrócił, czy jakby przyszedł w latach późniejszych, w latach 70., kiedy bardzo silnie zaczął się ruch społeczny aktywować się na, na Tajwanie, czyli zaczął rosnąć protest, te ruchy społeczne wewnętrzne. A pamiętajmy, że Chang e shek zabronił używania w przestrzeni publicznej języków tajwańskich. Przez język tajwański rozumiemy język chiński Hokkien, który Używany jest przez, czy jakby historycznie, przez migrantów chińskich, którzy przybyli ponad 400 lat wcześniej. Również drugi język, hakka, a innej mniejszej grupy, która sukcesywnie zasiedlała północno-zachodnią część Tajwanu w XIX wieku zwłaszcza, no już nie wspominając języka awarygańskiego. Jedynym odstępstwem było to, że właśnie w uczelniach presbiteriańskich i we wspólnotach chrześcijańskich używano jeszcze takiej szczególnej transkrypcji stworzonej przez misjonarzy w latach 30., to się nazywało Połejdi, i ona mogła w jakimś stopniu na marginesie tego wszystkiego studiować. Ja sobie zdaję sprawę, że kiedy to opowiadam, to może się tworzyć takie wrażenie, że to jest niezwykle złożone, skomplikowane to nie ma jednorodności języka pisanego bo nie ma rzeczywiście nie, nie ma jednorodności mm -hmm. etnicznej bo nie ma jednorodności etnicznej ale na tej bazie kiedy y, zaczynają się ruchy społeczne w latach 70 w latach 80 zaczyna korodować ta twarda ręka Głomindangu. wreszcie po śmierci i Szeke, jak i jego syna w 87 roku dochodzi do zniesienia stanu wojennego i następuje eksplozja literacka i to jest właśnie ten okres postkolonialny to jest ta Pierwsza fala poszukiwania tożsamości. Za nią idzie druga, za nią idzie trzecia i właśnie wybór twórczości tych, którzy rodzili się odpowiednio w, w roku tam 1918, potem w latach 30. 40, 50, 60, 70. 90 i po 2000 roku. Dlatego dobraliśmy tych autorów, którzy rodzili się jakby w kolejnych dekadach. Wrastali w zupełnie nową rzeczywistość i też tworzyli w różnych językach. No właśnie, oni poszukiwali tożsamości. Ta tożsamość wykuwała się rzeczywiście z jakiejś obezwładniającej dla kogoś, kto słyszy to po raz pierwszy, różnorodności. Przytoczyłeś kilka przykładów, jak w samym języku tajwańskim mamy różne jego rodzaje, w zależności od tego, kiedy przybyli na Tajwan. Ludzie, którzy się tym językiem posługują, i rzeczywiście, kiedy czyta się te opowiadania, to ta różnorodność wybrzmiewa nawet już w pierwszym opowiadaniu zatytułowanym Huang Skorupa opowiadanie o pewnej restauracji, która nazywa się Rodzinne Strony. No właśnie, w tej restauracji dochodzi do straszliwych sporów między szefem a kolejnymi pracownikami, dlatego że oni pochodzą z różnych stron Chin. Tam pojawia się takie sformułowanie w tym opowiadaniu południowy dzikus. Czytając to opowiadanie, widzimy, jak zróżnicowane są nie tylko Chiny, ale też Tajwan, w którym to przecież Chińczycy, którzy przyjeżdżali tam w różnych momentach historii, z różnych też części tych Chin zamieszkują i oni od razu potrafią rozpoznać, kto jest kim na podstawie. No właśnie, słów, których używają, akcentów i tak dalej, i tak dalej. Co więcej, myślę, że to, co jest fascynujące w tych opowiadaniach, to też taki niezwykle bogaty język na Tajwanie, który nazywa ludzi ze względu na to, w którym momencie na Tajwanie się pojawili. Jest taki termin, który pojawia się w innym opowiadaniu krewni z Hongkongu i teraz pewnie źle wymówię, poprawisz mnie za chwilę. Wai-Shen-Gren? <laughs> no właśnie, tak. Odnosi mhm. się do Chińczyków, którzy przybyli na Tajwan między kapitulacją Japonii i końcem chińskiej wojny domowej, ale jest inny, i tutaj znowu mi poprawisz, Ben Shengren? Ben Shengren? <laughs> który odnosi się do Chińczyków, którzy przybyli przed rokiem 1945. Są specjalne słowa, które nazywają ludzi w zależności od tego, skąd i kiedy na Tajwan przyjechali. To bardzo początkuje chyba życie na Tajwanie. Tak, to bardzo porządkuje życie na Tajwanie, ale moje ale dotyczy tego, że jesteśmy w pewnej procesie, w pewnej dynamice, tej zmiany tożsamości. I dlatego tak ważne dla nas było przedstawienie twórców z różnych epok i ich różnych obserwacji na tamten czas, na kiedy ta aktywność im pozwalała. Wspomniane przez Ciebie opowiadanie autorstwa Linhai, Linhai In Ling Hai, albo Lin Hai In. To jest bardzo szczególna rzecz, która świetnie to, jakby jej historia odzwierciedla, bo ona pochodzi z tajwańskiej rodziny Hakka, a więc tych migrantów chińskich, którzy około 200 lat temu zaczęli zasiedlać północno, głównie północno-zachodnią część Tajwanu, biorąc oczywiście też, jak to udział, w procesie wypierania tamtejszych aboryganów na wschód w góry. Ale ona sama urodziła się, choć w rodzinie Hakka, to urodziła się w Japonii, w Osace. Przeżyła prawie całe swoje dzieciństwo w Pekinie. Ostatecznie przez zawirowania historii trafiła ponownie na Tajwan i tam realizowała swoją literaturę, więc sama jej postać znakomicie to wszystko jej oddaje. Z drugiej strony, kiedy mówimy o tym, powiedziałbym w latach 80. czy 90., kiedy używalibyśmy tych terminów wspomnianych przez mm -hmm. ciebie Shan Ran, ben Shan Ran, czyli urodzony na zewnątrz, czy też urodzony tu, w tej ziemi bo to jest ten taki zasadniczy podział, on miałby wtedy inny wymiar niż w tej chwili. W tej chwili jakby w pewnym sensie funkcjonuje na zasadzie odwołania do korzeni, no bo już ci, którzy byli Weishanżan, to oni już są w drugim, w trzecim w tej chwili pokoleniu. Mhm. Ale operują innym językiem, jako językiem głównym, który narzucili całej reszcie. Bo gdybym chciał przedstawić to procentowo, statystycznie, to ta pierwsza fala migracji, używająca języka tajwańskiego, to jest około, jak wspomniałem, 70% populacji. Około 15% to są Hakka, ci około 200 lat temu, którzy chcieli przybywać, a ci Weishenrzeni, to jest następne 10, czy tam kilkanaście procent, tak. Pozostawiamy formalnie 2,5% na dzisiaj. Oficjalnie populacji stanowią ludy aborygańskie lub ludy, ludy autochtoniczne, czyli te, które żyły na Tajwanie przed przybyciem Holendrów, Hiszpanów i tak dalej. A więc przed XVII wiekiem. No i tutaj pytanie, kto jest Tajwańczykiem? Dlatego ta antologia, żeby pokazać niezwykłą różnorodność i tę różnorodność literatury, tworzenia, podejścia, poszukiwania przez tych twórców, rodzonych w różnych, jak wspomniałem, dekadach, mających różne... Pochodzenie etniczne, ale każdy z nich stawia to samo pytanie o bycie Tajwańczykiem, co to znaczy. I dlatego, wiedząc, że jest to niejednoznaczne, taki klucz wybraliśmy do tego wyboru opowiadań. Warto też zwrócić uwagę, że rzeczywiście chyba nie ma innego państwa na świecie, gdzie tak często, tak metodycznie i sukcesywnie przeprowadza się różnego rodzaju badania socjologiczne dotyczące tożsamości jak na Tajwanie i jednym z takich najbardziej znanych, choć nie jedynych badań jest jedno prowadzone w Narodowym Uniwersytecie Gengi, w Centrum Badań Wyborczych od ponad 30 lat, gdzie widać, w jaką stronę to idzie. W 1992 roku, kiedy przed pierwszymi Wolnymi wyborami, demokratycznymi wyborami. Przeprowadzono te badania, stawiano jakby pytanie, które nadal się stawia, ale pytanie było: czy się czujesz Tajwańczykiem, czy się czujesz Chińczykiem, czy się czujesz Tajwańczykiem i Chińczykiem? Przy czym w tym złożeniu nie rozróżniano już na użytkowników języka tajwańskiego, hakka, czy tego języka narodowego, który został narzucony w latach 40. czy 50. Na dobrą sprawę, pytanie dotyczyło, kim się czujesz na dzisiaj. I, I o ile w tych pierwszych badaniach w 1992 roku, u, u, ponad 20, mówię tutaj z głowy, blisko 30% określał się jako Chińczycy, jako Chińczycy, Tajwańczycy podobnie, jakby był w ten poziom mniej więcej równy, może 40- kilka procent jako Tajwańczycy tylko, o tyle po 30 latach, a są to badania rok do roku, czekamy na nowe, będą ogłoszone na początku lipca, to na dzisiaj mamy taką sytuację, że jest to blisko 70%, którzy określają się jako tylko i wyłącznie Tajwańczycy. Jako Tajwańczycy i Chińczycy dwadzieścia kilka, ale ważne jest to, że jako Chińczycy to jest około 2%. Przy czym tam nie było fluktuacji po drodze. Proces jest jakby jednoznaczny. I to jest jedna z rzeczy, która silnie wpływa na to, co się na Tajwanie zadziewa. Mieszkańcy Tajwanu odczuli, że mając bazę gdzieś tam historyczną, i kulturową, bardzo silnie związaną z Chinami, choć mówię o tych pochodzenia chińskiego. Nie mówię tutaj o aborygenach, to mimo tego oddzielają to doświadczenie historyczne, kulturowe, językowe od jakiejkolwiek spuścizny historycznej, która miałaby wpłynąć na to, jak oni realizują swoje państwo na tej wyspie. Bo wartości swobód obywatelskich, wartości budowania niekonfliktowo, zwłaszcza w ostatnich trzech latach, koncyliacyjnej polityki równości. I prawa ekspresji wszystkich tych etnosów, wszystkich tych kultur. Powstała Rada do Spraw Promocji Języka Kultury Hakka. Język yy, tajwański wrócił do obiegu powszechnego. Dostęp do stanowisk, karier politycznych, administracyjnych, ludzi, którzy wywodzili się z tych korzeni tajwańskich, stał się rzeczą powszechną od, od połowy lat 90. Powstała też przecież Demokratyczna Partia Postępowa, która stała się takim rzeczywiście jakby zasobnikiem ludzi, którzy wnieśli tą nową jakość, ale też swoją etniczność i swoje krzywdy historyczne. I to też znalazło wybuch w literaturze. Proces zupełnie odwrotny do tego, co dzieje się w Chinach. Tak, no w Chinach w zasadzie mamy kontynuację tego, co stworzył Sun Yat-sen, czyli cofamy się do um, jego pierwszych artykułów 1905-1915, wreszcie lata 20 i wykładnia czegoś, co się nazywa Chunghua Minzu, czyli chiński naród. I tak naprawdę te procesy komuniści e, potem wykorzystali i prowadzą na terenie Chińskiej Republiki Ludowej politykę wyjaławiania etnicznego i tworzenia jednego nowego chińskiego człowieka. Ponad etnicznością, ale nie w sposób taki, który dawałby poszanowanie, możliwość rozwoju i, i pozostanie w swoich korzeniach, tylko idący w kierunku karności, unifikacji, dominacji języka chińskiego i zlania się z doświadczeniem historii Chin, w rozumianego jako historii Hanów. Wszystkie dzieci w Chinach, po pierwsze, co najwyżej do trzeciej klasy w szkoły podstawowej mogą uczyć się, o ile będą nauczyciele w swoich językach natywnych, a potem muszą się uczyć chińskiego języka powszechnego, mowy powszechnej, putąchła, mandaryński, jakkolwiek byśmy nazwali, nie ma innego wyjścia. Uczą się w podręcznikach jednej, jedynej historii Chin. Is Cesarzem Kinszych Wandi z Konfucjuszem, z wielkim murem, wielkim kanałem, i wreszcie rakietą, e, która zdobywa kosmos i ląduje po nienaświetlonej światłem słonecznym części księżyca. I to jest wszystko ta sama jedna tak. spójna historia Ale wielkości. Ta historia jest sił. jeszcze gorsza, mm -hmm. dlatego że ona jednocześnie pokazuje w tekstach nieujętych do końca w podręcznikach chińskich. Taką opozycję między coś, co po chińsku nazywa się xianjin i luohou. Xianjin to znaczy rozwinięte, wspaniałe. I to jest asocjowane tylko i wyłącznie z osiągnięciem kultury cywilizacji chińskiej. Ale luohou to jest to, skąd się wywodzisz. Czyli jest wbudowywanie w tych 6, 7, siedmiu, 10 latkach poczucia wstydu. Natomiast na Tajwanie mamy procesy kompletnie odwrotne. Były dwie reformy podręczników. Pierwsza za czasu właśnie pierwszego wybranego z opozycyjnej partii prezydenta Chen shui -biena. Tam znakomitą rolę odegrała jego zastępczyni, wybitna twórczyni ruchu feministycznego Annette Lu. I doszło do reformy podręczników, gdzie właśnie odciętość od tych korzeni dziedzictwa cywilizacyjnego Chin. Podręczniki na Tajwanie skręciły w stronę taką. Od Aboryganów, przez doświadczenie wszystkich kolonizatorów, zakładamy, że każdy z nich coś wniósł do rozwoju wyspy naszej, każdy z nich wpływał na budowanie naszej tożsamości w sposób pozytywny. I dali dzięki temu silny asumpt, silny sygnał, że pokolenie dzisiejszych 30, 20-latków, już nawet 40-latków, ma zupełnie inne spojrzenie na to, czym jest Tajwan. Oni w ten sposób mieli wprowadzane nowe kody kulturowe, społeczne i tożsamościowe, że pomimo etniczności, którą mogę realizować równolegle, buduje nową świadomość, nową tożsamość mieszkańca wyspy Tajwan. Tajwańczycy szukają tej swojej tożsamości w różnorodności. Chińczycy wręcz przeciwnie, budują jakieś poczucie dumy narodowej na takim bardzo jednolitym rozumieniu tego, co oznacza bycie Chińczykiem i czym jest w ogóle chińska historia. I tak sobie myślę, że to jest pewnie dla Tajwańczyków jakiś ogromnie, nie wiem czy trudny, ale z pewnością złożony proces, kiedy oni tą tożsamość kulturową, językową, tak jak Wspomniałeś wcześniej, czerpią z chińskiego doświadczenia no, poprzez korzenie, a z drugiej strony tę świadomość czy tożsamość polityczną, obywatelską budują w opozycji do tego, czym są Chiny. Tak, to się dzieje, ale to nie są jedyne jakby procesy, które się dzieją, bo taka perspektywa i tego rodzaju rozterki literackie, intelektualne czy społeczne były bardzo silnym przedmiotem właśnie eksploracji literackich lat 90., przełomu wieków. Natomiast w ostatniej dekadzie czy w ostatnich dwóch dekadach mamy rozwój literatury, która już idzie dalej, już jakby to zastanowienie nad tym jak rozdzielać tę rzeczywistość, czy jak w ogóle definiować rzeczywisty rozdział między chińskością a tajwańskością, ona nie jest głównym paliwem tych peregrynacji literackich. To jest obecne, ale nie jest, tak jak wspomniałem, głównym ogniwem. Pojawiły się nowe nurty, czyli tak zwany nowy natywizm. pojawiły się takie trendy łączenia tematów etnicznych bardzo silnie z ekologią, literatura korzeni. To się wiązało też z tym, że jak wspomniałem wcześniej tobie o tej demokratyzacji i tym odkodowywaniu, to tam jedną z pierwszych rzeczy w tym postkolonializmie był rozrachunek z przeszłością, To najbardziej bolesną. Czas Białego Terroru, zniknięcie przez reżim Głomindangu blisko 30 tysięcy ludzi, odszukiwanie swoich korzeni, coraz więcej młodych twórców, nawet nie twórców, ale młodych ludzi, pokolenia 20, 30, 30-latków, dowiaduje się od swoich dziadków częściej niż rodziców, że tak naprawdę nazywali się inaczej, że to oni są trochę innego pochodzenia niż to było. I oni, będąc ci młodzi, tym pokoleniem w dużych miastach, w nowoczesności, fantastycznie wykształceni, czują, że czegoś brakuje, żeby zakorzenić ich ciało i ich duszę. I zaczyna się bardzo silny trend poszukiwania korzeni. Z drugiej strony mamy to, co powiedziałem, powiązanie tematów etnicznych z ekologią, które bardzo wyraźnie się ujawnia w literaturze aborygańskiej, bo o tej tutaj niewiele mówiliśmy. I tutaj zwłaszcza twórczość takich dwóch znanych pisarzy, znanych na Tajwanie: Simana Rapongana i Husulmana Wawy, czy Husulmana Wawa, ale też pisarza tworzącego w Hoklo, czyli w tym tajwańskim. Uangziasianga, jakby każdy z nich łączył w swojej twórczości trzy elementy: aborygańską kulturę, ziemię i środowisko naturalne. Wspomniany Syman Rapongan, nie mamy go tutaj w tym, w tym naszym składzie. Podpowiem, że pomysł jest taki, że będzie kontynuacja tej serii. Napisał taką wspaniałą powieść: Zimne Morze, Głębokie y, Uczucia i, i umieścił ją na wyspie Lani. To jest wyspa Orchidea, jedna z dwóch pięknych wysp na wschód od o, głównej wyspy tajwańskiej, i ukazuje jakby tam taką drogę od sprzeciwu, zagubienia, aż y, y, do pogodzenia się ze zmianami w tradycyjnym systemie wartości aborganów TAO, którzy tam żyją od y, setek, jeżeli nie tysięcy lat. Ten drugi, wspomniany przeze mnie, Huslman Wawa, napisał taką powieść, Duch Góry Jadeitowej”. to jest najwyższy szczyt Tajwanu. I tam opowiada historię o chłopcu z plemienia Bunun, który patrzy no, z zachwytem na piękno tajwańskiej góry lasów, ale też jakby czerpie mądrość życiową z, z, z życia tej wspólnoty i otaczającej przyrody. No i ten wspomniany z kolei piszący po tajwańsku Wang Jiang, który mówi o aborygeńskich legendach i łączy to z wiedzą antropologiczną, taką kulturą ludową w takim półrealnym, półizorycznym świecie. I to wszystko się dzieje w jakiejś powieści, która jest osadzona ponad 400 lat temu, gdzieś tam dotyczy losu ludu Makatao, czyli te rzeczy się pojawiają. Pamiętniki, poszukiwanie korzeni, bolesne odszukiwanie przeszłości, plus twórczość ekologiczna, natywna, yy, związana z nowymi korzeniami, ale też z manifestem ekologicznym. I to jest jakby lustrzane odbicie tego, też, czym żyją lokalne społeczności na Tajwanie. Bardzo, bardzo, bardzo silnie. I muszę cię zapytać jeszcze o jeden wątek Ba, no, ten wiodący w dużej mierze wątek wyboru opowiadań. Do tego zbioru Tajwan na końcu języka, a więc jedzenie. Zapowiedzieliśmy to na samym początku, że ten temat jedzenia, kultury jedzenia, smakowania jest ważny. Tu chciałabym sięgnąć do Twojego doświadczenia, bo byłeś dyplomatą na Tajwanie, miałeś okazję tam mieszkać, być, smakować również. Czym jest to jedzenie? Czym jest kultura jedzenia i, i, i jaką rolę w ogóle pełni dla Tajwańczyków? Co to jest za fenomen? Jedzenie Tajwańczykom towarzyszy przez cały dzień w takim ustalonym rytmie. O ile śniadanie jest czymś, co dzieje się w pośpiechu, bo też są to ludzie niezwykle pracowici i ten, i ten pośpiech poralny jest taki namacalny, to jakby każda ulica, każdy zakątek mniejszych w większej miejscowości żyje takim rytmem dnia opartym o kulturę jedzenia. Czyli jeżeli będzie to godzina poranna, piąta, szósta czy siódma, będziemy widzieli w określonych miejscach pojawiające się z szybkim jedzeniem, szybkim potrawami otwarte sklepiki, czy stragany, czy jakieś punkty przenośne, które gdzieś zamierają w tych godzinach porannych po to, żeby wzbudzić się do życia. Bądź otwierają się inne w godzinach południowych, w porze lunchu, kiedy znowu pustoszeją wielkie biurowce, mielu bardziej nowoczesne i, i ludzie wylegają na zewnątrz, aby te lunche jeść. Te lunche już są pojęciem wspólnotowym. To jest klasyczna rzecz i taka bardzo fajna, że nie idziemy nigdzie osobno. Zawsze idziemy we dwoje, w troje, pięcioro, jakkolwiek, jeżeli jest to praca wspólna. I spożywamy ten sposób razem. Potem to znowu zamiar około godziny 14, żeby się wzbudzić około godziny 17, idziemy na ten posiłek główny. Ale to nie zamyka całej mm, kulinarnej przygody dnia, dlatego że wieczorem około godziny 21-22 uruchamiają się znowu w różnych innych punktach miasta tak zwane Yechan, czyli nocne przekąski. Albo do spożycia na znanych na całym Tajwanie targach nocnych, Albo na każdej uliczce gdzieś zawsze znowu będzie jakiś przejazd wózkiem, albo jakaś restauracja, która tylko wtedy funkcjonuje. Różnorodność tych kuchni jest wielka. To, co nam jest wywarło olbrzymie wrażenie za pierwszym razem, kiedy na Tajwan przybyłem, to to, że zresztą jest to doświadczenie, o które też wspominam we wstępie do książki, że na Tajwanie ryż w przydrożnych, rodzinnych restauracjach nakładamy sobie sami z podgrzewanego pojemnika w dowolnej ilości, jakby poza zamawianymi potrawami. Taki gest gościnności. Taki gest mhm. gościnności, i że rzeczywiście to już jest reakcja emocjonalna. Jakby człowiek się czuje zaproszony, człowiek się już czuje swojo, gdziekolwiek wejdzie. Zaproszony i zaopiekowany. Zaproszony, zaopiekowany i to się dzieje w jakimś sensie z automatu. Co do szczegółów w kuchni, nie wiem w jakiej porze będziesz to puszczała, chociaż w drugiej strony każdy <laughs> jaki, może. O jakiej porze dany słuchacz będzie słuchał, to no. chyba bardziej tak należy powiedzieć. Wy, wyostrzyć apetyt tak. można. Kuchnia oczywiście jest różnorodna, tajwańska, no bo ona znowu jest przesycona tym, co przyniosły te fale migracji, często zachowując swój unikalny charakter, kiedy on został zniszczony, spauperyzowany na terenie Chin, czy to prowincji Fujian, czy Guangdong. Oczywiście w Chinach też mamy renesans, z czego innego wynika tworzenia potraw, ale na Tajwanie ta unikalność jeszcze polega na tym, że mamy też tam wpływy japońskie. Kuchnia oborygańska, ona oczywiście zawsze była skromna, bo warunki życia były trudne i, i pewna prostota jest tam zachowana. Natomiast wszędzie, na całym Tajwanie, też jest taki jakby renesans, próba poszukiwania z jednej strony prostoty, czyli nie idzie w kierunku wyrafinowania za wszelką cenę, tylko raczej poszukiwania korzeni również w jedzeniu, również w tych posiłkach. To jest też ogromnie ciekawe, że to, co dzieje się... W kulturze, to co dzieje się w mentalności Tajwańczyków, to poszukiwanie w tej różnorodności, to bogactwo smaków, to bogactwo tradycji, to bogactwo kultur, to bogactwo korzeni to wszystko jest właściwie ta sama opowieść, prawda? Tak, to się przeplata, czyli literatura przeplata się z kuchnią, kuchnia przeplata się z doświadczeniem społecznym, doświadczenie społeczne przeplata się z aktywizmem. W tym wszystkim jest interakcja, która jest interakcją ponadetniczną, ale w poszukiwaniu ciągle odpowiedzi na, na pytanie o tożsamość. Jedno z moich ulubionych opowiadań w tym zbiorze zatytułowane jest Antykwariat, i tutaj, w roli głównej nie jedzenie, ale książki, i opowieść o zakazanych książkach, to zresztą od razu skojarzyło mi się z tą historią. Z Hongkongu, gdzie była przecież no, historia niemalże kryminalna, dotycząca sprzedaży nielegalnych książek, tej biografii, takiej skandalizującej obecnego prezydenta Chińskiej Republiki Ludowej, ale w, w tym opowiadaniu jest taki fragment, który, jeśli pozwolisz, to przytoczę, mhm. a brzmi on tak. Kiedyś, w czasie wojny, on też uciekał przed nalotami. Kiedy nadlatywał samolot nieprzyjaciela, ludzie chowali się do schronów, kiedy odlatywał, ludzie znów wychodzili. Kiedy nadlatywał samolot wroga, czasem dokonywał ostrzału, czasem zrzucał bomby, czasem nie robił nic, tylko przelatywał nad głowami. Ale wiedziałeś, że to samolot nieprzyjaciela. Teraz sytuacja była jednak inna: wróg był schowany, a on w pełnym świetle. Kto jest wrogiem? Nie widzisz, być może wrogiem jest człowiek, którego dobrze znasz, być może nawet twój przyjaciel jest wrogiem. Gdy niebezpieczeństwo jest wszechobecne, czy powinieneś podejmować to ryzyko? Mocny fragment, pokazujący też pewnie, jak życie na Tajwanie się zmieniło, jak to, co kiedyś rzeczywiście ukazywało się w tych barwach biało-czarnych, teraz zyskało barwę wszechobecnej. Szarości, i jak ciężko jest się w tym poruszać. I co to oznacza dla dzisiejszego Tajwanu? Bo ja też lubię w tym programie podkreślać, że literatura to jest taki żywy organizm, który nabiera trochę innego znaczenia, trochę inne historie nam książki opowiadają, w zależności od tego, kiedy i kto je czyta. I tak jest pewnie w przypadku literatury tajwańskiej, a także tych opowiadań, które rzeczywiście pisane w różnych okresach, w różnych dekadach drugiej połowy XX wieku i XXI wieku. I no, dzisiaj mamy sytuację, bardzo wyjątkową, ogromnego zagrożenia, tych bardzo głośnych pogróżek, które płyną z Pekinu, strachu przed wojną. Co to oznacza dla twórców Tajwanu, dla literatury tajwańskiej? Czy jest takie poczucie, że tym głośniej, tym wyraźniej Tajwan musi się określać również kulturowo, również literacko, że to może być siła w tych no, szalenie skomplikowanych i, i trudnych czasach? Tu jest kilka wątków. Po pierwsze, to jestem ci bardzo wdzięczny za przytoczenie dokładnie właśnie tego fragmentu z opowiadania Tykwariat Ceng yy, Jingwena, bo rzeczywiście to jest fragment yy, niezwykle istotny dla całego tego opowiadania. Tak naprawdę kredo tego wszystkiego, bo mówi o trwodze w sytuacji zagrożenia, którego nie można określić. Mówi o takiej o trwodze, niepokoju wewnętrznym, którego się nie jest w stanie człowiek wyzbyć. Bo wyzbycie się tego strachu oznaczałoby zrezygnowanie z tego, kim jest. To dotyczyło sytuacji na Tajwanie w latach 50-60 de facto, czyli okresu białego terroru, pod byle pretekstem aresztowań twórców intelektualistów tylko za to, że wyraziliby jakąś myślą, można było na wszelki wypadek, z jakiegoś partykularyzmu, skojarzyć jako niewygodną rządowi i w tym momencie nazwać się antykomunistyczną. I to uczucie opisane w tym fragmencie, to jest coś, co niestety dzisiaj towarzyszy twórcom w Hongkongu. Co ciekawe, kiedy była pierwsza taka silna fala protestów w roku 2019 w Hongkongu, to wtedy prezydent już była Tsai Ing-wen. Przypomnę, że od maja mamy zaprzysiężonego nowego prezydenta, William'a Laya Lai Cinde. Wypowiedziała się, że wesprzemy naszych hongkońskich przyjaciół, bo było wiadomo, że kierunek, jaki nadał Xi Jinping polityce wobec Hongkongu, zmierza do zmiażdżenia tak naprawdę wszelkich praw obywatelskich i demokracji, jednocześnie złamania. Dziedzictwa, tak naprawdę, Deng Xiaopinga, który miał nadzieję, tworząc model jedno państwo, dwa systemy dla Hongkongu i dla Makao, tak naprawdę pokazać Tajwanowi, że to mogło być jego przyszłość. To wszystko zbankrutowało, ale to okrucieństwo spowodowało, że notabene antykwariusze, kilku z nich, właśnie uzyskało wizę, a następnie kartę stałego pobytu na terenie Tajwanu i odtworzyło te swoje antykwariaty, część z nich. Natomiast antykwariusze, księgarze stali się jednymi z najbardziej symbolicznych i najbardziej opresyjnie traktowanych grup właśnie w Hongkongu w kontekście też wprowadzonej w 2021 roku i implementowanej niestety bardzo skutecznie nowej ustawy o bezpieczeństwie dla Hongkongu. To jest jeden wymiar. Drugi wymiar, jakby przedmiotem zainteresowania twórców na Tajwanie nie jest trwoga przed Wielkim Bratem. Nie pozwalają sobie w znakomitej większości na upodmiotowienie mm. e, narracji, którą chciałby narzucić Pekin. Tutaj zbrodniczą wręcz przysługę robią dziennikarze z państw zachodnich i nie tylko. Które straszą przed wybuchem trzeciej wojny światowej, tak która zacznie się właśnie To, co mnie invazji. poraża, że, mm. że jakby dominujący jest tak naprawdę to jest jakby chichot w Pekinie, w Zhongnanhai. Za każdym razem, kiedy pojawiają się tymi wielkimi, wytłuszczonymi tekstami tytuły i lidy: Wojna u bram, pytanie nie czy, ale kiedy Chiny zaatakują, to jest narracja bardzo mocno na rękę. Jeżeli Pekinowi, jeżeli będziemy utrwalać tego rodzaju przekaz, to będziemy stwarzać wrażenie, że coś jest nieuniknione. Nieprawda. Nie ma żadnego dowodu historycznego na to, żeby miało być takie rozwiązanie nieuniknione. Natomiast jest to bardzo silnym instrumentem presji. Tajwan jest skupiony na tym, co dotyczy samego Tajwanu. W wyborach prezydenckich, które były w styczniu tego roku, mimo tej chęci Zachodu, żeby oscylowała dyskusja wokół Chiny, Tajwan, bezpieczeństwo, 95% Kilka procent debat dotyczyło sytuacji wewnętrznej. Młode pokolenie interesuje to, że jest stagnacja w zarobkach, że nie ma podniesienia pensji minimalnej, że jest trudno o nową pracę, że ceny nowych mieszkań są po prostu horrendalne. Warszawa to jest nic, jeżeli chodzi o koszty za metr kwadratowy. I rozwiązania dla ekologii, dla bezpieczeństwa, czy zamknąć czwartą elektrownię atomową, co z polityką bezpieczeństwa energetycznego. Jak chronić tajwańskich rolników, tak żeby w wypadku dalszej restrykcji ze strony Chin mieli rynki zbytu dla swoich produktów rolnych? To interesuje Tajwańczyków. Na poziomie literackim to, co powiedzieliśmy: powrót do korzeni, tożsamość, wieloetniczność, ekologia. Pojawia się też inny ciekawy wątek, i to może nie jest nawiązanie do Twojego. Pytania czy tezy, ale jakby nowa rzecz, taka, że w tych poszukiwaniach tożsamości pojawiła się jeszcze jedna interesująca, intrygująca sytuacja. Mianowicie rząd tajwański ma pomysł taki, żeby stworzyć Tajwan jako państwo dwujęzyczne do 2030 roku, gdzie językiem, który ma być wprowadzony jako państwowy w systemie dwujęzyczności, ma być język angielski. I to jest kolejne interesujące e, polo do dyskusji. No i rzeczywiście wracamy trochę na sam koniec do tego, czego zaczęliśmy, czyli żeby nie definiować Tajwanu przez jego związek z Chinami, czy to w myśleniu politycznym, czy to w, w literaturze. No, jeżeli chodzi o literaturę, to dbają o to bardzo mocno pisarze i pisarki z Tajwanu. Nie wielkie... Napełnione trwogą pytanie o wybuch wojny, tylko o te zwyczajne, codzienne sprawy. I trochę tak mi się przypomina to, o czym też powiedziałeś w kontekście tych początków literatury tajwańskiej, o tych kobietach, które w latach 60. opisywały w magazynach te sprawy zwyczajne, ale właśnie z tych spraw zwyczajnych. Tworzył się krajobraz Tajwanu, tych spraw, które dla Tajwańczyków były ważne, i pewnie o to też chodzi tym współczesnym twórcom. I mam wrażenie, po, po lekturze tych wszystkich opowiadań zebranych w Tajwanie na końcu języka, że to też bardzo mocno wybrzmiewa, no właśnie, też w tych tekstach. Tak, te teksty są tekstami o zwyczajnych, drobnych sprawach. Może z wyjątkiem jednego tekstu, czyli Bankietu Państwowego. Bo on, z kolei jest bardzo mocno w kuchni, jest bardzo mocno polityczny, ale on był niezwykle potrzebny. Po pierwsze, dlatego, że został napisany przez jedną z najbardziej wybitnych pisarek, feministycznych i w ogóle feministek tajwańskich, która była autorką, czy inaczej, jest autorką wydanego notabene w zeszłym roku, bardzo głośnego opowiadania czy powieści żona rzeźnika, Li An i. Ona jest niezwykle wyrazista, ona tnie tym, co pisze. Ona nie znosi kompromisów też w formie literackiej, w doborze słów i w czymś, co wydawałoby się dla społeczeństwa jednak wspólnotowego, wcześniej mocno patriarchalnego, konfucjańskiego, niezwykle szokujące. Bo pisze o wyzwoleniu, pisze o seksie, pisze o nieheteronormatywności, pisze o roli kobiety i... Pamiętam w zeszłym roku, kiedy, kiedy gościła tutaj, promując jakby swoje wydania, swoją książkę, tu też duży akurat chyba do Uniwersytetu Warszawskiego który współorganizował ten jej pobyt, to pamiętam, kiedy była w Toruniu na spotkaniu z młodymi ludźmi, opowiadała o tym swoim doświadczeniu, jakby ryzyku, jakiej niesie odwaga, którą ze sobą wniosła. Ona jest urodzona w 1952 roku, cały czas niezwykle żywotna, aktywna i mówi, że jak, jak wyszła pierwsze wydanie powieści żona rzeźnika, to jednym z dla niej z najtrudniejszych doświadczeń była to, czego doświadczyła od kobiet. Mm. Kiedy otrzymywała paczki ze świeżą bielizną z przeświadczeniem, że jest nieczysta. I to była taka próba, próba zdyskredytowania jej, zamknięcia jej ust. O, jej usta jak się raz otworzyły, na szczęście się nigdy nie zamknęły. Tak. E... Strażniczki własnej opresji, prawda? Tak, a, ale a z drugiej strony jakby nie poszliśmy tutaj w kierunku, akurat w tym wyborze mhm. e, literatury feministycznej, no bo nie o tym ta antologia jest. Z drugiej strony chcieliśmy tę twórczynię mieć obecną, ale to, co napisała w tym bankiecie państwowym, jest też niezwykle wyraziste i dotyczy rzeczy politycznej, mm. czyli właśnie tych dywagacji, rozrachunku pewnego, nie tylko czasami rządu Gomindangu, Czankajszeka, jego syna, ale też tych relacji z Chinami współcześnie. Wszystko za pomocą dyskusji o menu. Mm. I więcej już nic nie powiemy, żeby ten apetyt państwa. Zaostrzyć jak to tylko możliwe przed lekturą Tajwanu na końcu języka. Bardzo serdecznie polecam Państwu ten zbiór współczesnych opowiadań tajwańskich, o których opowiadał profesor Maciej Gaca z Katedry Kulturoznawstwa Instytutu Nauk o Kulturze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także wieloletni dyplomata w Chinach. I na Tajwanie bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to, że znalazłeś czas, żeby przyjść do raportu o książkach. Zawsze z przyjemnością. Dziękuję też Państwu, bo bez naszych słuchaczy nie byłoby raportu. Raport o stanie świata od marca 2020 roku rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program jest przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią właśnie zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękuję wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla mnie ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa, zachęcam do udziału. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to: firma Ampio Smart Home, Arctic Paper, producent papierów publikacyjnych Munken. Dbamy o jakość w książkach. Hotel Bania Termaliski w Białce Tatrzańskiej oferujący pakiety pobytowe z termami w cenie. Centro Chem, wiodący dostawca surowców chemicznych dla Twojego biznesu. Firma doradcza Crido. Crystal Mountain, luksusowy hotel w Beskidach z niezapomnianym widokiem i aquaparkiem. Galmet, polskie pompy ciepła. Sklep internetowy goldsaver.pl w którym sztabkę fizycznego złota kupisz po kawałku i bez wydawania jednorazowo dużych kwot. Infinix, producent innowacyjnych smartfonów. Radosław J. Adwokat Leszek Kieliszewski, Kancelaria Legality, www.legality.com.pl KR Group, firma outsourcingowa, www.krgroup.pl Razem w przyszłość. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych Warszawa-Gdańsk-Bytom. Many Mornings. Pierwsze skarpetki nie do pary, które kolorują poranki. Produkowane z radością w Polsce. Many Mornings.com. Michał Małkiewicz. Dom Wydawniczy Muza. Bo świat nie jest nam obojętny. Pure Play. Transparentna Agencja Mediowa Digital i doradca w budowaniu kompetencji in-house. Butikowy hotel Szum z brzegu. 70 metrów od plaży, stylowy minimalizm i design. Dobra kuchnia, codzienna yoga, spa z widokiem na park nadmorski i wysokiej jakości obsługa. Firma Software Mill. Od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Uber. Myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także Liceum Błańskiej Gdańsk-Kowale, przemyślana edukacja w dobrym miejscu. Piotr Bochnia, Michał Bojko, CIO Net and Digital Excellence, łączymy ludzi i idee. Grupa brokerska CRB, ubezpieczenie należności dla Twojej firmy, bezpłatne porównanie ofert: www.grupacrb.pl. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu Człowiek w Zagrożeniu.pl Duna Language Services Biuro Tłumaczeń do Zadań Specjalnych Duna BIS Estpipe. Producent rur do osłony kabli energetycznych i telekomunikacyjnych Estpipe.pl. FDS System Nowoczesne podzespoły do reklamy świetlnej oraz luster podświetlanych FlexiProject – kompleksowy i intuicyjny system do zarządzania projektami i portfelami projektów. JMP – znakomicie oddychające i przeciwdeszczowe kurtki na rower produkowane w Polsce. Sport.pl. Palarnia kawy La Caffo z Augustowa. LSB Data – dedykowane aplikacje internetowe dla biznesu. Masz pomysł? Zrealizujemy go! Lsbdata.com Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. Wydawca książek serii w poszukiwaniu idei XXI wieku. Nowozelandzkie miody Manuka. Mgo Manuka Health. miodymanuka.pl. Aplikacja Moja Gazetka. Polska proekologiczna aplikacja zakupowa z gazetkami promocyjnymi i nie tylko. Moja Gazetka. Kupuj mądrze. Firma ODO24. Optymalny kosztowo outsourcing ochrony danych osobowych. ODO24.pl 5KS Estate. Nieruchomości w Hiszpanii. www.5ksestate.es Firma logistyczna Ostsped.pl. Transport, magazynowanie, odprawy celne. Z nami Twój biznes nabiera prędkości. Firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Donia i Paweł Reps. Ticksto.pl, niezależny serwis biletowy. Sprzedamy bilety na Twoje wydarzenia kulturalne i sportowe. Drukarnia cyfrowa Totem.com.pl. Wspieramy wydawców i self-publisherów. Drukujemy najpiękniejsze książki. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com Michał Wierzbowski Wayman – oprogramowanie wspomagające firmy inżynieryjne w zarządzaniu projektami, stworzone przez polskich inżynierów dla sektora projektowego. www.wayman-software Zen pośrednik w zakupach ze sklepów i aukcji w Japonii. Zenmarket JP. Dziękuję bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.